world is filled with popular images of God. Does the idea of God shut you down? Is the picture of God you hold in your heart one that attracts or repels you? Moja córka Amber jest do mnie bardzo, ale to bardzo podobna. Nie martw się jednak, jeśli masz ochotę jej współczuć z tego powodu. Okazuje się bowiem, że żeńska wersja mojego DNA w połączeniu z wieloma zaletami mojej żony jest naprawdę piękna. Pewnego razu, gdy podróżowałam z Amber za granicą, agentka celna zapytała ją podejrzliwym tonem: co cię łączy z tym mężczyzną? Amber zdenerwowana odpowiedziała: a to jest mój tata. Agentka powiedziała coś o tym, że wyglądam za młodo na to, żeby być jej ojcem, za co jej oczywiście podziękowałem. Ale rzecz w tym, że ona wcale nie chciała nam wierzyć. Spojrzeliśmy więc na siebie bez słów, ukazując jej w ten sposób nasze profile, a potem poprosiliśmy ją, aby dobrze przyjrzała się naszym twarzom, w szczególności naszym identycznym nosom. Wtedy powiedziała: rzeczywiście, musicie być ze sobą spokrewnieni, i życzyła nam miłej podróży. Wiele razy na przestrzeni lat przepraszałem Amber za jej podobieństwo do mnie, ale fajne jest to, że ona wcale nie ma nic przeciwko temu. Któregoś razu, gdy byłem w jej pokoju, zauważyłem moje zdjęcie z czasów, gdy miałem 12 lat. Podobieństwo było uderzające. Zapytałem, zastanawiając się nad tym, co się dzieje w głowie mojej małej córeczki: Amber, czy ci nie przeszkadza to, że jesteś tak bardzo podobna do taty? Nigdy nie zapomnę jej dziewczęcego śmiechu i odpowiedzi, której mi wtedy udzieliła. Nie, tato, lubię być do ciebie podobna. Ha! Jeśli jesteś rodzicem, to na pewno rozumiesz, jak miło było usłyszeć te słowa. Lubię być do ciebie podobna. Zastanawiam się jednak, ilu ludzi tak myśli o Bogu. Pomyśl o tym. Wiem, że to trudne dla niektórych z nas do przełknięcia, ale Biblia wielokrotnie mówi nam, że Bóg jest naszym Ojcem. Tak, to nasz tata, nasz tatuś. Nawet Jezus uczył nas modlić się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To wszystko pięknie brzmi, ale pojawia się poważne pytanie. Nie sądzisz? Czy Bóg, w którego wierzę, jest takim ojcem, jakim chciałbym być? Dla niektórych z nas ten temat może być bardzo trudny, ale pomyśl o tym. Nie mówię o wyglądzie zewnętrznym, oczywiście. Mówię o jego charakterze, sposobie, w jakim myśli, czuje i zachowuje się, o tym, jaką jest osobą. Czy obraz Boga, który nosisz w swoim sercu, pociąga cię, czy raczej odrzuca? Czy w twoim umyśle, w systemie wierzeń, Bóg jest piękny? Czy chcesz być takim jak On? A może raczej myśl o Bogu blokuje cię emocjonalnie? Uważam, że jest to najważniejsze pytanie, jakie można zadać na temat Boga, ponieważ faktem jest, że nasz świat jest pełen popularnych poglądów na jego temat, które albo wpędzają ludzi w religijną niewolę, albo w gniewny ateizm, albo prowadzą do służenia Bogu z lęku, albo do tego, by nienawidzić nawet myśli o Nim. Wbrew powszechnej opinii, ateizm nie jest najgorszą rzeczą na świecie. Jest nią zła religia, a fałszywe chrześcijaństwo jest na początku tej listy. Jest ono tak złe, że Biblia nazywa je Babilon, matka prostytutek. Wow, to dopiero mocne słowa. Następnie Biblia przechodzi do ostrzeżenia przed fałszywą religią i nalega, by przed nią uciekać. Powód jest dosyć oczywisty, nie sądzisz? Kiedy ci, którzy twierdzą, że znają Boga najlepiej, przekazują diabelskie rzeczy na Jego temat, nieuniknione są straszne zakłócenia w ukazaniu Jego charakteru. Problem jest tak poważny, że historycy sugerują, iż ateizm jest bękartem Kościoła,
który urodził się w naszym świecie jako gwałtowna, intelektualna i emocjonalna reakcja przeciwko strasznemu wypaczaniu obrazu Boga przez Kościół na przestrzeni wieków. Pozwól jednak, że zaproponuję inną możliwość. Może jedyny prawdziwy Bóg jest tak piękny, że gdybym poznał Go takim, jakim naprawdę jest, od razu bym się w Nim zakochał. Babilon upadł, Biblia mówi, wyjdźcie z niego, ludu mój. Innymi słowy, uciekaj od każdego fałszywego obrazu Boga w ramiona jedynego prawdziwego Boga, który, jak się okazuje, jest ekstremalnie piękny. Cieszę się, że mojej córce Amber nie przeszkadza, że wygląda tak jak ja. Ostatecznie nie miała przecież wyboru. Ale z Bogiem wszyscy mamy wybór. Cieszę się, że On jest takim Ojcem, jakim ja chciałbym być. A co z Tobą? Czy w Twoich oczach Bóg jest piękny?